O nie, chyba się coś stało. Jaki dym. Ojej, chyba popsuł się samochód. Co my teraz zrobimy? Tato, tato, mieliśmy jechać w góry. I co teraz zrobimy? Nie wiem. No nie wiem. Poczekaj, rozejrzyjmy się, czy może będzie jakaś tutaj pomoc. Chodź się kawałek, przejdziemy. Widzisz, tam w oddali są chyba jakieś domki. Dość śmieszne te domki. Wyglądają jak jakieś kolorowe grzybki. Ale chodźmy, zobaczymy, kto tam mieszka. Muszę jeszcze naprawić to okno, pójść do sklepu i... Ojej, kim wy jesteście? Jestem tata Śminka, a to moja córka Pepa. Popsuł nam się samochód i szukamy pomocy. My za bardzo nie mamy samochodów i nie znamy się na ich naprawach. Ale gdzieś tam dalej jest jakaś stacja. Musielibyśmy tam popchać ten samochód. Może wam pomóc? No dobrze, jak nie ma innego wyjścia, to chyba musimy tak zrobić. To pan poczeka tutaj chwileczkę, ja zawołam kogoś do pomocy. O, Osiłku, widzę, że tam jesteś. Chodź tutaj do mnie na chwilkę. Co się stało? Co się stało? Musimy pomóc świnkom przepchać samochód na stację. Przecież to jest daleko. Damy radę? Musimy dać. No nie wiem, czy jest sens. Może zadzwońcie po kogoś innego albo... no sam nie wiem. Pomożemy panu, spokojnie. Chodź, Osiłku. Już nie mam siły. Patrz, już prawie jesteśmy. Dzień dobry, w czym mogę wam pomóc? Widzę, że się męczycie z tym samochodem. Poczekajcie, ja mam więcej siły. Dzień dobry. Dzień dobry. Cóż się stało? Popsuł mi się samochód. Mógłby pan zerknąć, co tam się stało? No dobrze. Jeszcze zawołam mojego pomocnika. Ma pan szczęście, bo jest on bardzo dobrym mechanikiem. Proszę chwilkę poczekać. Ja za chwilę wrócę. Będziemy jeszcze panu do czegoś potrzebni? Nie, nie, dziękuję wam bardzo za pomoc. W porządku. W takim razie my już uciekamy. Do zobaczenia. Już jesteśmy. Co się właściwie stało? Widziałem jakiś dym i nagle samochód zgasł. Gdyby nie smerfy, nie dotarlibyśmy tutaj. Rozumiem, rozumiem. Zdaje sobie pan z tego sprawę, że to może być poważny problem. O nie, tato! Przecież mieliśmy jechać na wycieczkę w góry. I co teraz zrobimy? O nie! Spokojnie, Pepo. Coś wymyślimy. Sprawa załatwiona. Może pan już jechać dalej. Miał pan bardzo dużo szczęścia. Usterka była bardzo łatwa do naprawy. Ale musimy jeszcze sprawdzić opony, bo wydaje mi się, że ma pan tam mało powietrza. Więc jednak nie będzie tak szybko. A jednak trzeba jeszcze trochę dopompować. Wydaje mi się,
że mechanik już kończy. Chodźmy, zapytamy jak tam. Skończyłeś? Tak, tak, szybko się z tym uwinąłem. Ale trzeba było tutaj sporo zrobić. Wszystko jest już naprawione i może pan ruszać dalej. Bardzo dziękuję. O tak, tak, pojedziemy na wycieczkę. A tak już się bałam, że się nie uda. Musi być pan naprawdę dobrym mechanikiem, skoro to wszystko zrobił pan tak szybko. Tak, tak, bardzo się interesuję samochodami. Cały dzień spędzam na naprawach, więc dla mnie jest to po prostu bułka z masłem. W takim razie my już jedziemy. Dziękujemy. Szerokiej drogi.